jak najwięcej w tym kierunku, by sobą, swoim zachowaniem, postawą, w niczym nie przysłonić Jezusa Chrystusa, mój Boże, Jezusa Chrystusa, który ma przyjść do naszej wspólnoty. Jest taka ludzka pokusa, żeby przysłonić sobą Jezusa Chrystusa. Jesteście poetą. Tam zostało powiedziane całe serce.
korzystając ze środków, jakimi dysponujemy, środki sakramentalne, to jeszcze nie wszystko. Bo zobaczcie, dzisiejsza kolekta, modlitwa, którą odmawialiśmy przed czytaniem.
Panie Jezu Chryste, Ty zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami, pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą na pewno jego pokoje i doprowadź do drodze jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Teraz pewnie wszyscy przez pół roku będą pytać, gdzie był nasz.
błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Państwa. Zapraszam.
Naprawdę. Krzysztofa Płaczek i Bogomiłem Fałek. Poprzednio. Mamy takie szczęście, że jest z nami doktor i fachowa pomoc medyczna. Powiem tak, niewiele pielgrzymek może poszczycić się takim zaopatrzeniem, jakie my mamy. A to dzięki pracy i ofiarności wielu, wielu osób. Zapraszam tutaj doktora Jacka Zimocha, Renatę Winkowską, Krzysztofa Czarneckiego i Jana Nowaka. Ręka w górę, kto korzystał z ich pomocy? Przyznać się, wysoko. Fachowa pomoc, prawda? Brawa. Jeszcze raz brawa. Kiedy pielgrzymujemy, potrzebujemy motywacji. Taką motywację daje nam bardzo dobry zespół muzyczny, w którym możemy się dobrego rytmu, żeby zmierzać na upragniony nocleg, kiedy zbliżamy się ku jasnej górze, które też upiększa na każdą duchową Eucharystię. Także chcę z serca podziękować całemu zespołowi: Angelice, Dawidowi, Asi Kobielski, Justynie Radziejowskiej, Adamowi Duś, Markowi Dowiaszowi Sudomirskim, też dwóm osobom jeszcze, które w drodze powrotnej pokazały swój talent. Alicja Świetlowska. Dobrze czytam? Dobrze. I brat Cyprian. Zapraszam Was. Robiąc zapisy na pielgrzymkę, to one były odpowiedzialne.
Jest jeszcze jeden rodzaj służby, który oficjalnie nie jest ujęty w żadnych statystykach, ale chciałbym tutaj zaprosić teraz i też potraktujemy Was w tym roku jako służby pielgrzymkowe. Tych wszystkich, którzy przynajmniej raz mi się tutaj. Chcemy zobaczyć, ilu Was jest i chcę Wam podziękować. Bo to naprawdę w taką pogodę, piękną, ale bardzo, bardzo słoneczną i ciepłą, potrzeba wiele wysiłku i wiem, że byli tacy, którzy robili to kilka, nawet kilkanaście razy. Każdy, kto przynajmniej raz już w tubę, zapraszam Was tutaj teraz. Chcemy Was zobaczyć i docenić w ramach. Mam nadzieję, że tak jak już ojciec przeorał, zapraszał na tę pierwszą piątkę.
Chcielibyśmy, żeby wierzyli się w to nauczyli, żebyśmy jak najczęściej jako Paulini tutaj z Wami się spotykali i żeby te owoce trwały i były jak najpiękniejsze. Żeby nasza ziemia wieluszowska zmieniała się dzięki tej pielgrzymce. Dzięki Wam. Bo po każdej pielgrzymce jesteśmy inni. Dużo, dużo lepsi. Ja Wam z serca dziękuję za te życzenia, za te słowa, za upominki, ale też za życzliwość na trasie. Bo zdaję sobie sprawę, że jesteśmy tylko ludźmi i nie zawsze wszystko nam się udaje tak, jakbyśmy tego chcieli. Ale kiedy na Was patrzę, to jedno czy trzy słowa, dobrze, że jesteście, od razu pojawiają się w moim sercu i na pewno Was z takimi zapamiętam. Jako ludzie, którzy pomagali mi w trasie na Jasną Górę i którzy pomagali mi też stawać się choć odrobinę lepszy. I za to Wam z serca dziękuję. Prosimy o to, abyś pomógł podzielić ten chleb. Także może sprawdzić się w nowej roli. A Wam wszystkim z serca dziękuję. Można już iść powolutku po kęs chleba, po bagaże. Dziękuję za wszystko i do zobaczenia tam, gdzie Pan Bóg zechce, byśmy się spotkali. Szczęść Wam Boże.